Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 37 werset. Podarowane czy zapracowane? Olga mieszka daleko od cywilizacji. Ma wielki problem. Pije alkohol w nadmiernych ilościach. Wiedzą o tym jej sąsiedzi, znajomi, a także Igor, jej mąż. Ona sama też zdaje sobie z tego sprawę, ale nie ma siły, by wyjść z nałogu. Olga jest z tego powodu nieszczęśliwa i często nie może znieść samej siebie. Jest sobą rozczarowana. Pewnego dnia słyszy kaznodzieję, który czyta z Biblii: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jana 3,16. Słyszy, że małe słowo wszyscy oznacza tak naprawdę wszystkich, nawet tych, którzy są uzależnieni od alkoholu lub którzy zabili człowieka. Wszyscy, czyli nawet największy przestępca. Nigdy wcześniej nie słyszała czegoś takiego. Czy to możliwe, że Bóg kocha także taką kobietę jak ona? Rozmawia o tym z kaznodzieją, otwiera swoje serce przed Bogiem, wyznaje mu swoje grzechy i uzyskuje pewność, że On jej przebacza. A w zasadzie przebaczył, czyli zyskuje pewność, że On jej, Pan Jezus jej przebaczył. Z radością opowiada o tym mężowi. On kręci głową i mówi: nie, nie, Olga, to nie jest takie proste. Nie można dostać nieba za darmo. Trzeba podjąć wysiłek, aby tam dotrzeć. Nawet kiedy Olga pokazuje mu wspomniany fragment Biblii, Igor obstaje przy swoim: nie można zostać zbawionym w tak prosty sposób. Trzeba samemu coś zrobić, trzeba sobie na zbawienie zasłużyć. Być może podobnie jak Olga nie potrafisz uwolnić się od jakiegoś grzechu. Może jesteś tak solidny i rozsądny jak Igor. I również przekonany, że jego zastrzeżenia są słuszne i prawdziwe. Bez względu na to, kim jesteś i jaki jesteś, każdy naprawdę oznacza każdego. To znaczy wszyscy, a to oznacza tego, który do mnie przychodzi. To wszystko, nie ma żadnych innych warunków. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. List do Efezjan 2:8-9. Podarowane, a nie zapracowane. Olga wyznała Bogu swoje grzechy i autentycznie przeżyła w swoim sercu ich przebaczenie. Jej mąż, Igor, pozostał jednak przekonany, że nie jest tak łatwo dostać się do nieba. Trzeba na to ciężko zapracować. Olga nie potrafi go przekonać, ale modli się za niego. Pewnego wieczoru Igor chce zaczerpnąć wody ze studni w ich wsi. Jednak traci równowagę i wpada w głąb studni. Głośno woła: o Boże, uratuj mnie. Olga słyszy wołanie o pomoc. Używa liny, żeby go wyciągnąć, ale nagle ją puszcza, przez co Igor znowu wpada do wody. Wynurza się na powierzchnię, nabiera powietrza i krzyczy: co ty robisz? Olga, czy chcesz mnie zabić? Nie, wykrzykuje, ale jesteś taki ciężki, że nie dam rady. Czy nie możesz się wysilić i sam wyjść? Na chwilę zapada cisza, po czym Igor krzyczy: Olga, ja nie mogę się uratować. Ty musisz.
Proszę sprowadź pomoc i szybko mnie wyciągnijcie. Olga idzie po pomoc. A chwilę później Igor zostaje uratowany. Ten wypadek otwiera Igorowi jego duchowe oczy. Igor zrozumiał, że jest grzesznikiem. Nie chciał jednak przyjąć zbawienia, ponieważ uważał, że sam musi sobie pomóc. Teraz rozumie, że nic nie może wnieść do własnego ratunku. Ktoś inny musi to zrobić i to w sposób zupełny. Nieważne, czy masz na imię Olga, czy Igor, czy jesteś przywiązany do nałogu jak Olga, czy jesteś przekorny jak Igor, ty także nic nie możesz dodać do swojego zbawienia. Zbawienie dokonuje się przez łaskę i jest darem, darem Boga dla każdego, kto wierzy w Jezusa Chrystusa. Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz, powiedział Pan Jezus Chrystus. W Ewangelii Jana 6, rozdział 37, werset.